Radomska Piotrówka to świetnie zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko położone niemal w ścisłym centrum miasta, w przestrzeni do niedawna niczyjej. Z jednej strony skrajnie zdegradowanej ubocznymi skutkami XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej i XX-wiecznej modernizacji epoki PRL-u, z drugiej zaś stanowiącej enklawę dzikiej przyrody, która zagospodarowuje otoczenie grodziska od przeszło 40 lat. Chroni ona też zachowane w warstwach ziemi i formatach terenu materialne ślady wczesno Radomia. radomu. Wybudowany tu w X wieku gród zapoczątkował bowiem proces, którego kolejnym etapem jest współczesne miasto. Choć, jak miało to miejsce w przypadku wielu polskich miast, u schyłku średniowiecza stare centrum zostało porzucone, to znajdywały tu swoje oblicze zmienne koleje rosów Radomia. Czyni to z piotrówki. Miejsce szczególne, którego problematyka wykracza daleko poza ramy zainteresowań mediewistyki. Równie złożona jak losy tego miejsca jest historia badań grodziska. Radom, położony z dala od wielkopolskiego centrum państwa Piastów, nie przyciągał uwagi archeologów w czasie, gdy ruszał program badań milenijnych. Determinacja mieszkańców miasta sprawiła jednak, że Piotrówka stała się na ponad dekadę miejscem systematycznych wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Dokonane wówczas odkrycia zaowocowały kreślonymi z rozmachem, lecz nigdy niezrealizowanymi planami skansenu archeologicznego, których jedynym materialnym efektem było zatrzymanie podstawowych inwestycji w infrastrukturę i postępująca marginalizacja miejsca. Z którego radą wziął swój początek. Powrót piotrówki do zbiorowej pamięci mieszkańców miasta dokonywał się stopniowo od początku XXI stulecia. Ukształtowana wówczas koncepcja parku kulturowego, wynikająca tak z ducha czasu, jak i z autentycznych potrzeb mieszkańców, sprawiła, że pojawiła się kwestia podjęcia ponownych badań, które stanowić miały podstawę przyszłych decyzji o strategiach zagospodarowania tego obszaru. Trud finansowania badań podjęły władze miasta, zapraszając do współpracy Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Niniejsza książka ma otwierać kilkutomowy cykl publikacji poświęconych wynikom badań wykopaliskowych prowadzonych na Piotrówce w latach 2010-2013. Były one częścią szerszego programu, którego końcowym efektem miało być włączenie tego miejsca w społeczną i kulturalną tkankę miasta a który wciąż daleki jest od zakończenia. Tym bardziej więc opracowanie i udostępnienie danych zebranych podczas czterech sezonów wykopaliskowych na Grodzisku wydaje się istotne, nie tylko ze względu na znaczenie badań dla poznania dziejów Radomia, czy kulturowego pejzażu ziem nad Wisłą i Pilisą Średniowieczu, ale również jako podstawy do zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania materialnym dziedzictwem przeszłości Doliny Rzeki Mlecznej. Zagadnieniem o znaczeniu kluczowym, zarówno dla historycznych studiów nad dzieńami miasta, jak i stricte archeologicznych badań kultury materialnej, jest określenie chronologii i dynamiki procesu, który ukształtował obecny krajobraz kulturowy tego miejsca. Dlatego też pierwszy tom planowanej serii poświęcony jest prezentacji danych dotyczących stratygrafii wzgórza i chronologii poszczególnych faz zasiedlenia Piotrówki, ujmowanych w długiej perspektywie czasowej poczynając od pierwszych śladów pobytu człowieka we wczesnej epoce żelaza, poprzez wczesnośredniowieczny gród, nowożytny cmentarz komunalny, zaplecze radomskich garbarni, aż do początku obecnego stulecia. Skoncentrowano się na charakterystyce procesów stratyfikacyjnych, zdefiniowaniu najważniejszych etapów przemian przestrzeni i formy wzgórza i osadzeniu ich w skali czasu. Przy wykorzystaniu zarówno danych straty graficznych, znalezisk jak i badań laboratoryjnych. Pierwszy rozdział niniejszej pracy prezentuje dane dotyczące przemian środowiska przyrodniczego Doliny Rzeki Mlecznej, przede wszystkim w kontekście antropopresji. Wiedza o złożonych relacjach człowieka i środowiska jest bowiem niezbędna dla zrozumienia dynamiki procesów zachodzących na wzgórzu. Równie istotne jest zebranie nielicznych zapisek źródłowych, prac historyków rekonstruujących dzieje radomia. Rozdział poświęcony historii badań archeologicznych pokrótce przedstawia przebieg i wyniki prac milenijnych wraz z krytyczną analizą sformułowanych wówczas hipotez, która stała się podstawą przyjętej w latach 2010-2013 strategii badawczej. Podstawową i jednocześnie najbardziej obszerną część pracy stanowi rozdział 5. Scharakteryzowano w nim kolejne fazy zagospodarowania wzgórza, zaprezentowano znaleziska i omówiono podstawy datowania. Szczególnie dużo uwagi poświęcono fragmentom naczyń glinianych, zwłaszcza analizie ich stanu zachowania zagadnieniu często pomijanemu w opracowaniach materiałowych, a niezwykle istotnemu podczas datowania. Niezbędne uzupełnienie tych opisów stanowią katalogi warstw i obiektów archeologicznych, odkrywanych w kolejnych sezonach badawczych. Wraz z kompletem dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, zamieszczono je na dołączonej do książki płycie CD. W rozdziale podsumowującym scharakteryzowano główne etapy przemian przestrzennych i funkcjonalnych grodziska i jego otoczenia. Pokazują one, jak wykorzystywane było to miejsce w poszczególnych momentach historii. Podsumowanie to jest oparte nie tylko o źródła archeologiczne, ale również historyczne, geograficzne i przyrodnicze. Na zakończenie należy jeszcze raz podkreślić, że prezentowana monografia stanowi wstępny etap studiów nad źródłami pozyskanymi w trakcie czterech sezonów badań wykopaliskowych na Grodzisku Piotrówka w Radomiu. Na opracowanie w obrębnych tomach zasługują przede wszystkim odkryte tu artefakty i obiekty archeologiczne, problematyka cmentarza funkcjonującego na Grodzisku na przełomie XVIII i XIX wieku, Wyniki badań paleośrodowiskowych. Mamy nadzieję, że we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uda się w ciągu kilku najbliższych lat opublikować wszystkie wyniki badań związane z Radomskim Grodziskiem, co powinno przyczynić się do rewitalizacji piotrówki.